Ogromna, 3-milionowa kaucja była warunkiem, jaki wskazał sąd, by areszt mógł opuścić suwalski przedsiębiorca Dariusz M. Wydane wcześniej już postanowienie białostocka prokuratura regionalna zaskarżyła, ale bezskutecznie. Biznesmen, któremu postawiono między innymi zarzuty udziału w mafii paliwowej, pranie pieniędzy, wyłudzenie 300 milionów złotych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT oraz wystawienie fałszywych faktur na około 1 300 milionów złotych, za kratami przebywał od grudnia 2020 roku. Wobec podejrzanego, prócz poręczenia majątkowego, zastosowano również inne ograniczenia, to zakaz opuszczania kraju, pozbawienie go paszportu, dozór policyjny z obowiązkiem stawiania się w komisariacie 2 razy w tygodniu. Dariusz M. ma także zakaz kontaktowania się ze świadkami i współpodejrzanymi.